Witam z Nero, a to jest kończy jak naszej serii Droga do Smykłani. Dokładnie, w dzisiejszym odcinku dokończamy Smoking for the Sequel oczywiście w poziomie Fortress Flow Zone, tak więc ciśniemy. Dokładnie. Jak widzicie, mamy tutaj gimmick. Po raz pierwszy dostajemy przyrodniczą, elementalną tarczę, która dopiero występowała w Soniku 3, ale to jest przed sequelem, czyli przed Sonic 2, czyli rzeczywiście po raz pierwszy nam to pokazują. Która jest aktualnie... Boże, ta muza. Która aktualnie ma wyrąbane na jakiekolwiek obrażenia. Tak. Ten poziom, moi drodzy, strasznie przypomina Hydro City Zone. I to jest piękne po prostu, zwłaszcza, że Hydro City Zone to jest jeden z moich ulubionych poziomów w Soniku 3. Jak nie najbardziej ulubiony. Wydaje mi się, że jest chyba według mnie lepszy nawet niż Ice Cap Zone, którego naprawdę bardzo, bardzo lubię. Okej, jak widzicie, przy tej tarczy aktualnie nie odbijamy się jak w Soniku 3, tylko robimy double jumpa, niczym jakbyśmy mieli elektryczną tarczę, co jest naprawdę dosyć ciekawe. No już przypomniałem, jak mówiłem, na tą tarczę pod prądem, kurde, tą elektryczną. Nie mogłem jeszcze za chwilę przypomnieć, jak się nazywa ta tarcza. Takie XD. Okej. Nice. Oh, snap. Gin, dobrze. O, tutaj mamy. Woo! Dosłownie wzięte z Hydro City Zone z Sonika 3. To jest naprawdę YOLO. Okej. I tak, to jest oczywiście podwodny poziom, ale mówię, dzięki temu, że mamy tarczę, która nigdy się nie kończy wodną, możemy oddychać, kiedy nam się chce, więc nawet nie mamy tutaj bąbelków. Chociaż mogłyby być dla trolla, żeby nas zatrzymywały, to byłoby dosyć ciekawe. Z jednej strony, z drugiej strony bym się wkurzał zapewne. O, nie lubię tych segmentów. Muszę coś zrąbać. O, snap. Okej. Wow, tutaj też jest. What the fuck. Nice. Ta muza. Okej. Nice. Fuck. No nie. Mówię, pierścienie. A, właściwie walić pierścienie. Mówię, tutaj się ich nie opłaca zbierać, skoro i tak, jak sobie uzbieram łanapka, to i tak mi go wezmą. Nie, fajnie. Ale i tak ta gra nie jest jakoś wielce trudna, żeby specjalnie korzystać z łanapków, a nawet jeśli o to restartuje nas od... jak się nie mylę, chyba od tego aktu, w którym żeśmy zginęli, więc... Tak. Więc to jakoś wielce problemu nie ma. Wiem to stąd, ponieważ na samym początku, jak ta gra się do mnie dostała, no właśnie 2012 rok, ja wtedy jeszcze jakoś wielce... Szczerze, ja wtedy w ogóle klasyków nie lubiłem, tak, pewnie w tej chwili powiecie, o Jezu, co jest, jak to, Nero nie lubił klasyków. Ale naprawdę, wtedy nie umiałem w nie grać, ani trochę prawie, że... Sonic Got Through Act 1. No to, że moimi pierwszymi grami, które kiedykolwiek grałem z Sonica, to były właśnie klasyki. Ale wtedy jakoś wielce Sonica nie lubiłem, no to poszedłem w 3D i takie, o, to jest fajne. I klasyki nie, klasyki mnie jakoś wielce nie interesowały. I pamiętam, że właśnie wyszła Fortress Flow, akt drugi oczywiście, wyszła właśnie ta gra fanowska i pomyślałem sobie, a spróbuję. Lamiłem. Ale na szczęście nauczyłem się z czasem grać w te gry fanowskie, lol, klasyczne. To jest taka właśnie ciekawa przeszłość moja, że jestem też zaskoczony, że nie lubiłem kiedyś klasyków, ale naprawdę, klasyki kiedyś były dla mnie za trudne. Byłem takim dzieciaczkiem, które o nie, to za trudne i tak dalej. No w tej chwili to co? No klasyki są łatwe strasznie, jeśli chodzi o Sonika. Porównajcie sobie Sonika na przykład do takiego Mega Mana, którego ostatnio zacząłem pogrywać lekko. Zwłaszcza, że fani wydali świetny po prostu maker do gry. Tak samo jak macie Super Mario Maker, tak teraz jest Super Mega Maker? Fuck my life! O tym, jak właśnie mówię, że teraz nie lamię, to właśnie zostałem zabity. Shit. Chyba nie, Mega Maker po prostu, nie. Super Mega Maker, coś w tym rodzaju. Możemy sobie tworzyć swoje własne poziomy w Mega Manie i to jest piękne. I szczerze powiedziawszy, w Mega Manie nigdy nie byłem dobry. Mega Man jest strasznie trudny. Jeśli ktoś kiedykolwiek grał, to wie. Naprawdę trzeba wiedzieć, co i jak. Naprawdę trudna platformówka. Chciałem sobie ją kupić na PSP, może kiedyś ją kupię. Może pójdę tędy. Aha, okej. Okay. To nie. Kiedyś sobie chciałem ją kupić na PSP. Jest taka łatwiejsza wersja, da. Odnowiona, jedynki.
Taka żywia, że dwójka najlepsza. Ale chciałem sobie kupić. Może kiedyś kupię. Może w to nie będę lamił. Mówię, ja aktualnie w Mega Mana grać nie umiem, ale Mega Man jest naprawdę spoko. Lubię sobie w niego polamić czasami. Ale nie życzyłbym nikomu, żeby patrzył, jak gram w Mega Mana, naprawdę, bo to by była masakra. Nie zabijesz mnie! O, dobrze. Się przestraszyłem, że za bardzo zrąbię z tymi swoimi słowami, że mnie nie zabije. Ale działa. Dafu? A, dobra. Tak to działa. Okej. Okay. Nice. Nice. O, snap. God damn it. Mówię, ten poziom, w tym poziomie jest sporo właśnie takich przeciwników, których trudno, kurde, czasami trafić. Ech, znowu ty. Jego można trafić, bo zależy w jakim momencie, trzeba odpowiedni moment sobie wybrać. O, snap. O nie. Halo. Zero pierścieni. Zero coinów, zero pieniędzy. Dobra. Widzę takie, nie wiem jak to nazywa, to nie jest loop to loop, to jest taka tuba, kurde, z Hydro City. O, dobra. O nie. Okej, okay. Wow, pierwszy taki etap, który przyszedłem bez utraty pierścieni, niemożliwe. Dobra. Oh snap. O nie. Się muszę cofnąć. Jak cały czas mylę się, że powinienem się odbić, a nie... O kurwa. A nie tak. I... Jezus. Jak teraz zginę, to już będzie przesada. Teraz... Planuję grać ostrożnie. O, dobra, nice. Jezus. Sonic Go Through Act 2. Z trudnością, bo z trudnością, ale Go Through. Szeluję. Okej, okay, Focus Flow Zone, akt trzeci, ciśnijmy. Ten poziom jest straszny. Wow, te speedy. Okej, okay. Nice. O Jezus, tylko nie oni. Ah! Snajpery. O Jezus. O, jest, dobra. Już chciałem powiedzieć, że zaraz znowu zginę. Nie, to byłoby niefajne, już naprawdę. O, to brzmi bardzo jak podwodnie właśnie. Tak, teraz obrał taki ton. Naprawdę podwodny. W ogóle, moi drodzy, ostatnio wam mówiłem, że zamierzam nagrywać właśnie Fusion Fall Retro 20 lipca. Czyli jak wy to oglądacie, to za 3 dni. Wyjdzie demówka tego zrobionego przez fana i sądzę, że to można dać tak jakby do serii, tak żeby zrobić smaczka i żeby wam lekko pokazać tym, którzy nigdy nie widzieli, co to za gra, żeby pokazać co i jak. Tak więc sądzę, że chyba z tej demówki nagram, to będzie taki odcinek zero, tak samo jak z Legacy. Nie wiem, czy z Legacy będą jeszcze odcinki, ale nie wiem. Mówię. Na pewno na razie, póki będzie Fusion Fall Retro, to będzie Fusion Fall Retro. Okej, okay, Boże, nie lubię tych frajerów. Okej. Okay. Spójrzmy. O, dobra, Jezus, dobrze. Segment jest strasznie platformówkowy. Lubię to aktualnie, jeśli chodzi o tą grę, że właśnie jest sporo segmentów platformówkowych. I z tego, co widzę, Sonic Mania też próbuje właśnie mieć parę takich segmentów, co mi się bardzo podoba, ponieważ mówię, nie możemy zapominać, że Sonic to platformówka. To nie jest, kurde, gra wyścigowa. Przecież czasami jak patrzę na takie gry jak Sonic Unleashed, to tak wygląda. Nie mówię, że mam coś do Sonic Unleashed. Sonic Unleashed jest świetną grą. Co mam tu zrobić? Tak, muszę tak stać długo, aż te bloczki, o właśnie, uzupełnią. Z początku nie wiedziałem, co się dzieje właściwie. Okej. Okay. Jump. Okej. Okay. Nice. Spin jump for a win. Oh shit.
Zrobić taki boost, ale w górę. O, właśnie, i w prawo. O, nie. O, dobra, nie jest źle. Dobra, tam chyba nie wiem, czy będzie ok. Spróbuję tędy. Nice. Woo! Nie robię tego super pilauta w wodzie, ponieważ on nie działa tak dobrze jak spindasz. Czyli sytuacja jest taka jak Sonic CD. Czy do, ja dobrze robię, że tak zjeżdżam? Jezus, co jest? What the fuck? Najwidoczniej dobrze. Woo! Dobrze, że skoczyłem. Jeszcze że ta wodzia została, lol. Sonic got through act 3. Się tak zastanawiałem, chyba się kończy poziom, to sobie podskoczę. Idealnie właśnie w pierścień, bo to muszę się cofać i się boję, że nie zdążę. To by nie było fajne. Special stage. Znowu Sonic Heroes? Halo! Powtórka! Nie pisze się na to. Sonic Heroes była, prawda? Przecież żeśmy to osłuchali, no to to Sonic Heroes jest. No nic. Tu jest chyba ten fajny special stage. Uuu, to chyba on, dobra. Nie będę spoilerował, dojdziemy do tego fajnego momentu zaraz. Jeśli to jest to, jeśli nie mylę... No chyba nie mylę. No ciśnijmy na razie. Oh snap. Okej. Ciśniemy. Oh yeah, one upek. Są te specjalne, kurde, właśnie do odbijania, takie trollolo. Tak, to jest to, moi drodzy! Ciśniemy! To jest naprawdę najlepszy special stage chyba w tej grze, on jest świetny. I te remixy, o! Tak jak widzicie, mam już sprite z Sonica 2. Aktualnie, jeśli chodzi o Sonica. Tutaj już nie ma tych sprite'ów z Sonica Before the Sequel, co jest dość ciekawe. Beta właśnie tak wyglądała ze sprite'ami Sonica 2. Wydaje mi się, że po prostu stąd nie odnowili sprite'ów. Czy komuś to przeszkadza? Ech, mi nie. Jest spoko. Jezu, świetny jest ten special stage, naprawdę. Pamiętam, że właśnie lubiłem jego rozgrywać dosyć często. Specjalnie właśnie wchodziłem do aktu trzeciego tego poziomu, żeby właśnie sobie go rozgrywać. Jest świetny i najdłuższy, co widzicie. Okej, okay, nice. Special stage completed i dwa one-upki dla nas. Jej. Okej, okay, Fortress Flow Zone, boss act, moi drodzy, i ten boss. Okej. Okay. O co tutaj chodziło, właśnie tak myślę. A, tak. Tutaj chodzi o to, żeby odbijać w stronę robotnika te rakiety, ale tych większych nie możemy. Wypuszczę też takie większe. Niech on się pokaże mi tutaj. Jak go odbijemy, robi się w niebieski, ale nie da się nic z tym zrobić. To... Zastanawiam mnie, o co tu chodzi z tymi rakietami? To jest chyba tylko po to, żeby nas powkurzać. Naprawdę potrafi to wkurzać. Jezu, ta muza. Jej! Przez te rakiety może mi to trochę zająć, ten boss, więc zobaczymy, jak to pyknie. Okej. Okay. Ach. Plus te mniejsze, którymi mamy trafiać robotnika, lecą szybciej. Więc musimy naprawdę ogarniać i się śpieszyć po rakietę, jak ją tylko zobaczymy. O, tutaj już mi się właśnie nie udało. Okej. Okay. Dawaj, Sonic. Wow. You can do it, Sonic. You got this, Sonic. Oh yeah. Sonic got through boss act. Yo! Oh yeah, to było Sonic Rush, moi drodzy. Kurde, kocham tą grę i kocham ten soundtrack. Step by step. Okej, okay, na samym odcinku Prelows coś. Jest dużo zauważyć. Ale tak, na samym odcinku gramy Talesem w tym oto poziomie. Tak więc dziękuję za dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się on podobał. No i do zobaczenia we wtorek z dwoma kolejnymi. Tak więc tak, robimy teraz niezły maraton drogi do Sonic Mania. Tak więc przygotujcie się.
bo będzie ostro, tak więc dziękuję za nie i na razie ludziska. Do zobaczenia. See ya!